Cześć kochani, witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Właśnie zakończyliśmy sezon długiej przerwy na moim kanale, która była spowodowana, jakby to powiedzieć, dobra, będę szczera, jak nie mam humoru, nie nagrywam. Teraz jest dobrze, to nagrywam. Dzisiaj już długo obiecywany odcinek. Obiecywałam, że go zrobię chyba pół roku temu. Ale jak widzicie, nie jestem gołosłowna i dotrzymuję faktycznie słowa. Dzisiaj opowiem wam, jak zostałam modelką. Co brzmi w sumie śmiesznie, bo modelką... Ja tak do końca nie jestem modelką. Dużo osób pisze do mnie, idź na modelkę. Komentarze tego typu, żebym była modelką. A druga część pisze, mamiko, ale z ciebie super modelka. Jestem fotomodelką, ale jest to tak jakby moje hobby bardziej. Robię zdjęcia wtedy, kiedy mam na to ochotę, wtedy, kiedy mam jakąś zajawkę, że na przykład wymyśliłam fajną stylizację, chodź Wiktoria, bo najczęściej właśnie z Wiktorią, chodź zrobimy foty. I zwykle to tak wygląda, więc to nie jest taki jakby modeling za bardzo, jest to po prostu robienie zdjęć po to, żeby mieć ładne zdjęcia. Tak. Dzisiaj pewnie wszyscy będą czekali na to, aż powiem, jak się zarabia na modelingu, jest to zawsze gorący temat, więc wam powiem, jak to wygląda z mojej strony. Raczej nie pozuję komercyjnie, czyli raczej nie mam sesji zdjęciowych płatnych. Nikt mi nie płaci za sesję. Raczej to ja powinnam zapłacić fotografowi, żeby zrobił zdjęcia takie, jakie ja chcę. Tyle, że mam wielu znajomych fotografów, którzy po prostu robią sobie ze mną zdjęcia, bo mnie lubią, znaczy robią mi zdjęcia, umawiają się ze mną na sesję, bo mnie lubią, albo po prostu kiedy zrobią sobie ze mną zdjęcia, ja ich troszeczkę mogę podpromować na moim fanpage'u, bo jest on już duży, za chwilę wybije 200 tysięcy followersów, za co wam serdecznie dziękuję. No i właśnie takim sposobem bardzo często robię zdjęcia z Wiktorią, dlatego że jest mega utalentowana i w sumie jakoś tak się rozumiemy. Jak mieszkałam w Bydgoszczy, to też często robiłam sesję z Beatą. Możecie sobie zobaczyć jej zdjęcia, ale nie o tym dzisiaj mieliśmy mówić. Właściwie no tak, mieliśmy mówić o zdjęciach i tak dalej, o modelingu, ale chcę wam powiedzieć, jak to się u mnie zaczęło. Jak się zaczął ten fotomodeling. Przyjmijmy, że jestem fotomodelką. Choć raz zdarzyło mi się iść nawet na wybiegu. Ale tylko raz. Dobra, zaczęło się od tego, że mega zajarałam się zdjęciami takiej fotografki, której wtedy jeszcze nawet imienia nie znałam. Po prostu gdzieś przewijały mi się w necie jej zdjęcia i zawsze mówiłam, jakby ja bym chciała mieć takie zdjęcia. Tyle, że nigdy nie byłam na tyle odważna, żeby gdzieś tam pozować, zawsze miałam jakieś takie swoje kompleksy, wiecie. Ja wtedy miałam 18 chyba lat, jak byłam taka mocno zajarana właśnie takimi klimatami, żeby zrobić sobie takie zdjęcia kiedyś, wiecie, dla potomnych. Tak sobie wtedy myślałam, że na pewno nigdy nie będę modelką, nawet nie marzę o tym, tylko chciałabym mieć ładne zdjęcie w sukni balowej. Nie mówię tu o sukni ślubnej, bo jakoś ta strona mnie nigdy nie jarała. Bardziej jarały mnie właśnie takie klimaty księżniczek. Właściwie to było tak, że ja nie wiedziałam, jak to zrobić, żeby się umówić z taką fotografką i ktoś mi podsunął, żebym założyła profil na Max Models. No i ja przez jakiś czas zaczęłam śledzić, o co chodzi w tym Max Models i tak się troszeczkę zraziłam, dlatego że na Max Models jest mega dużo hejtu i jeszcze wtedy nie miałam w ogóle fanpage'a, więc nie wiedziałam, co to jest hejt taki w moją stronę. Nigdy nikt w internecie mnie nie hejtował, dlatego że nigdzie w internecie mnie nie było, po prostu tam nie istniałam. I mega się stresowałam tym, że jak ktoś mi wytknie jakieś wady, czy też wyglądu, czy sylwetki, cokolwiek mi wytkną, to pewnie mnie to zaboli, więc raczej się na to nie pisałam, bo znałam, że po prostu to raczej nie będzie dla mnie. No ale w końcu jakoś się udało i umówiłam się z koleżanką na sesję zdjęciową. Ubrałam się wtedy tak troszeczkę gotycko. Właśnie mieliśmy robić zdjęcia przy takiej bramie, takiej zabytkowej. Jak znajdę zdjęcie, to wam pokażę. No i w sumie udało się. Udały się zdjęcia. Wtedy byłam w szoku, jak ja mogę tak dobrze wyglądać na zdjęciach. Mówię, wow, naprawdę to jest coś. I podziwiałam, jaka to moja koleżanka jest utalentowana, mimo że ona nigdy wcześniej nie fotografowała ludzi i ona raczej fotografowała jakieś takie drobne obiekty. To się jakoś nazywa... mikro, coś tam, nieważne, nie będę udawała teraz specjalistki. No ale jednak bardzo ładnie mnie ujęła, jak na tamten czas, to uważam, że wyglądam super.
I byłam mega zajarana, tyle że chciałam więcej, chciałam właśnie takie suknie bajkowe, nie chciałam tylko takiego mroku, jak właśnie zrobiłyśmy mrok na tym zdjęciu. Chciałam takie bajki, chciałam być księżniczką, chociaż na chwilę na zdjęciu. A moja inna koleżanka jara się cosplayem, robi takie tam przebieranki, zresztą na bardzo wysokim poziomie. Swoją drogą pozdrawiam ją serdecznie. Marta, jesteś super w tym, co robisz, jak zawsze. No i właśnie Marta mi mówiła o tym, że takie suknie to można dostać w second handzie. Ona miała już takich sukni sporo, nawet jedną suknię mam od niej. Pokażę wam, na jakim zdjęciu jestem w niej. Jedną suknię mam od niej. Ja w ogóle myślałam, że takie suknie kosztują, wiecie, grube pieniądze, bo to takie teatralne. Tyle, że w second handzie czasami dostałam suknię za 2 złote. Serio. Gdzie później powstała z tego na przykład super sesja. Swoją drogą Marta pojechała do mnie na jedną z pierwszych sesji do Wrocławia. To była mega wyprawa. Była mega podjarana i też się cieszyłam właśnie, że jadę z Martą, dlatego że Marta też czuła ten klimat, co ja, też chciała bajki, też chciała być księżniczką, no i mamy taką ładną, ładną wspólną sesję, fotki. No i oczywiście te wszystkie sesje były bezpłatne, raczej to się nazywa TFP, czyli Time for Picture, jeśli się nie mylę. Tak, czyli wiecie, zdjęcia za zdjęcia, czyli modelka pozuje po to, żeby mieć portfolio, a fotograf fotografuje po to, żeby mieć portfolio. Więc rozumiecie, taka wymiana. Ale muszę wam opowiedzieć o sesji zdjęciowej, którą wykonałam z profesjonalnym fotografem i to była pierwsza właśnie sesja zdjęciowa, kiedy pojechałam do obcej osoby, do fotografa, którego nie znam, po to, żeby zrobić z nim sesję zdjęciową. Oczywiście bardzo się stresowałam, bo zawsze byłam wychowywana w ten sposób, że trzeba uważać na oszustów, że na pewno ktoś będzie chciał mi zrobić krzywdę, więc zawsze bardzo bałam się ludzi, pod tym, właśnie obcych ludzi, pod tym względem, że jeżeli pojadę do nich do domu, to może mi się stać coś złego, więc zdecydowanie mówiłam, że nie ma opcji, nie jadę do mieszkania żadnego fotografa, tyle że ten fotograf jest niepełnosprawny i dogadałam się z nim, że po prostu przyjadę z koleżanką po to, żeby czuć się pewniej, żebym się nie denerwowała. No i pojechałam też z nią, okazało się, że było mega fajnie, że jego niepełnosprawność tak naprawdę w niczym mu nie przeszkadza, bo jest to osoba na wózku inwalidzkim. Serdecznie go pozdrawiam, zawsze mówi, że jestem jego córką. Możecie sobie zobaczyć zdjęcia z tej sesji zdjęciowej. No i właściwie on był takim pierwszym fotografem, który we mnie uwierzył, bo zobaczył moje amatorskie zdjęcia, właśnie, które wykonałam z koleżanką Kingą. Zobaczył też moje głupie selfiaki i po prostu mu się spodobałam, zaproponował mi współpracę. Ja byłam w szoku, bo to jest fotograf, który w tamtym momencie już miał jakieś osiągnięcia fotograficzne, a ja taki amator, gdzie ja nie potrafiłam pozować totalnie, nie wiedziałam, co mam robić, mogłam się tylko inspirować tym, co robią modelki na zdjęciach. Przyjechałam właśnie z Kingą, ona ze mną pojechała na tą sesję i było naprawdę mega, byłam strasznie podjarana i znowu mówię, wow, jak ja mogę ładnie wyglądać na zdjęciach. Nie spodziewałam się, że tak jest i to nie znaczy, że popadałam w samozachwyt, bo zdawałam sobie sprawę, że zdjęcia bezpośrednio z aparatu nie są tak idealne, jak są po obróbce w Photoshopie. Wszystkie zdjęcia sesji zdjęciowej z reguły podlegają obróbce w Photoshopie, po to, żeby jakieś niedociągnięcia techniczne, czy też niedociągnięcia fizyczne w modelek były poprawione. I to jest nic złego. To jest nic złego, bo nigdy nikt nie przerabiał mnie, mojej twarzy czy mojego ciała jakoś skrajnie, że kiedy później ludzie mnie widzieli na żywo, to mówili, hej, ty tak w ogóle nie wyglądasz. Raczej, co jest miłe, chociaż nie wiem, czy to ludzie mówią mi szczerze, bardzo często, nawet teraz jak byłam na IEM-ie, widzowie podchodzili do mnie i mówią, wow, ty jeszcze ładniej wyglądasz na żywo. To jest dla mnie mega komplement, dlatego że właśnie kiedy zaczynałam robić te sesje zdjęciowe, bardzo często ludzie pisali, że to wszystko Photoshop, że ja nie mam takich dużych oczu, takiego małego nosa, że na pewno mam właśnie, że na pewno mam talię w Photoshopie przerobioną. I temat mojej talii był zawsze
taki gorący, to była tak gorąca dyskusja w świecie fotograficznym, że pamiętam, że zawsze jak jeździłam na jakieś później już sesje zdjęciowe, było później ich coraz więcej. Znaczy tych propozycji, przypominam, to były zawsze propozycje DFP, czyli bezpłatne. Tak jak na początku mówiłam, że raczej na fotografii nie zarabiałam nigdy i nie zarabiam. To zawsze fotograf, który pierwszy raz mnie fotografował, zawsze mówił: to ty jesteś ta od gorsetów, ty naprawdę masz taką talię? I często jak pisaliśmy jeszcze na Facebooku, czy tam dzwoniliśmy do siebie, to bardzo często prosili mnie właśnie, żebym zabrała ze sobą gorset, że oni chcą to sfotografować. No i tak jak zaczęłam od bajek, później troszeczkę tych gotyckich sesji było, bo każdy zawsze widział mnie jako takiego mroka, takiego świra, przez to, że mam takie duże oczy, jeszcze wtedy nosiłam czarne soczewki, to już w ogóle jeszcze miałam taką mega wielką czuprynę, na pewno pamiętacie. I w sumie miałam mówić o modelingu, ale przy okazji powiem, jak to się stało, że mój pierwszy odcinek na kanale powstał. Powstał on dlatego, że wkurzało mnie już to, że ludzie, właśnie fotografowie, czy ogólnie ludzie ze świata fotografii, mówili, że moje zdjęcia są przerobione, że ja oszukuję z tą talią, że ja takiej talii nie mam. I było to dla mnie mega krzywdzące, bo sugerowało, że jestem oszustką, czy też moi fotografowie, że robimy coś złego, że oszukujemy widza, że nie ma takiej sylwetki. Więc ja postanowiłam, że nagram, taka byłam nieśmiała do kamery, że nagram ten mój pierwszy film na YouTubie, żeby oni mogli zobaczyć, że ja faktycznie mam taką talię, obracałam się 100 razy, wiązałam ten gorset na sobie przed kamerą, więc wszystko było jasne i ze wszystkich zarzutów zostałam oczyszczona, że ja nie jestem oszustką, że ja faktycznie mam taką talię. No teraz trochę przytyłam, schudłam, przytyłam, już tyle czasu minęło od tamtego momentu, że już były takie zawahania, jeśli chodzi o moją wagę. No, teraz też mam wąską talię, ale nie aż taką jak wtedy. Wtedy troszeczkę byłam przesadnie wychudzona. Teraz troszkę tam mam, tam gdzie trzeba, albo i nie. Właśnie, wiele osób pyta, jak zostać modelką. Mamiko, jak to zrobiłaś, że zostałaś modelką? Wiecie, ja nigdy nie zostałam modelką oficjalnie. Nie zostałam modelką, nie jestem w żadnej agencji modelek. Nigdy właśnie nie mam też zleceń komercyjnych. To znaczy mam jedno regularne moje zlecenie komercyjne, jest to okładka książki, o której już pewnie słyszeliście, jeżeli jesteście na mojej grupie Szatanki, bo tam jest zawsze o tym jakaś informacja. Okładka książki amerykańskiego autora. Możecie sobie zobaczyć efekty ostatniej sesji. Mam też właśnie dla was nagranie, więc możecie sobie szybciutko zobaczyć. No i właśnie. Ale jak dziewczyny mogą zostać modelkami? Jak mogą się wkręcić do tego świata? Czasami piszecie, mamiko, wkręć mnie do świata modelingu, ja chcę zostać modelką. No ja nigdy nie chciałam zostać modelką, chciałam mieć tylko ładne zdjęcia. Co jest jeszcze ważne, nigdy nie byłam gotką. Ale to jest może temat na inny odcinek, bo już widzę, że tyle minut nagrałam, że chyba po prostu poruszę ten temat w kolejnym odcinku, albo w kolejnym. Mamiko, wkręć mnie do świata modelingu. Mamiko nie wkręci, dlatego że mamiko sama się nie wkręciła. Dlaczego mamiko nie jest modelką? Dlatego że mamiko jest za stara, bo ma 26 lat, i mamiko jest za gruba, bo zwykle modelki, takie modelki, typowe modelki agencyjne, są bardzo chudziutkie, bardzo wysokie, a ja mam niecałe 1,70 m, jestem taka dosyć mała. Ale nie za mała, nie za duża, na modelkę za mała, na modelkę wybiegową przede wszystkim za mała, na fotomodelkę jest ok, bo jest masa fotomodelek, które są niskie i niższe nawet ode mnie. Jakieś tam propozycje miałam, żeby być w jakichś agencjach modelingowych, ale nigdy nie odbierałam tego na poważnie, zawsze myślałam, że to jest jakaś ściema, jakieś wyjazdy zagraniczne i tak dalej. Jakoś to ignorowałam, zawsze wolałam robić sesje zdjęciowe, wiecie, takie jakie ja chcę, bo przynajmniej ja sobie kojarzę, że będąc modelką bardzo często będzie tak, że ubiorą cię w ciuchy, które tobie się niekoniecznie podobają. A ja zawsze chciałam mieć zdjęcia takie, które mi się będą podobały. Nigdy nie chciałam na przykład, żeby, nie wiem, ktoś mi zapłaci ileś tam, a ja ubiorę coś, co mi się zupełnie nie podoba, coś, czym się w ogóle nie czuję, w czym wyglądam źle i że będę się wstydziła tych zdjęć. Dlatego po prostu tego nie robiłam, dlatego nie zapisałam się do żadnej agencji modelingowej, dlatego nie miałam na to ciśnienia, po prostu umawiałam się TFP z fotografami, których lubię, z którymi sesje zdjęciowe lubię, z których powstały naprawdę fajne fotki, które będą dla mnie pamiątką na całe życie, właśnie bajkowe. Ale później, przez to, że ja tak często robiłam te sesje zdjęciowe bajkowe, wszyscy chcieli mnie na takie sesje, gdzie ja już powiedziałam, ale ja chcę już teraz normalne zdjęcia, bo ludzie, bo wtedy już założyłam fanpage i mówię, ludzie już teraz myślą, że ja
na co dzień ubieram takie suknie balowe, że na co dzień noszę gorset. Tak jak powiedziałam, bo wszyscy się sugerowali tym pierwszym filmem, że ja w pierwszym moim filmie mówię, że gorsety można nosić na co dzień, że ja nie noszę codziennie, ale że noszę dosyć często, bo wtedy akurat miałam często sesje zdjęciowe, więc tak też mówiłam. Czasami mi się zdarzyło do jakiejś fajnej stylizacji dołączyć ten gorset, ale nie noszę go na co dzień, nie śpię w nim. Właśnie to jest też ważna informacja, bo ludzie często mówią, jak to mamiko, jak to noszenie gorsetu? Wiesz co, nie pamiętam, kiedy ostatnio miałam ubrany gorset. No ja gorsety lubię, podobają mi się, ale na co dzień raczej nie noszę, dlatego że nie są tak aż wygodne, żeby funkcjonować w nich tak swobodnie jak bez. Wiem, że są dziewczyny, które noszą, które są przyzwyczajone, które mówią, że gorsety są wygodne, że kwestia odpowiedniego uszycia, pewnie tak, ale nie dla mnie. Nie dla mnie gorsety na co dzień. Oczywiście mi się to mega podoba, ale myślę, że i tak mam wystarczająco wąską talię bez używania gorsetu, bo genetycznie mam szerokie biodra. No, a jeśli pytacie mnie, mamiko, jak zarobić na modelingu, to powiem wam, no nie wiem. No to z reguły są współprace z markami, ktoś zleca, ale to jest z reguły wymiana taka, że firma zleca agencji, potrzebujemy takiej modelki, agencja dopasowuje, która modelka pasuje, dlatego jeżeli chcesz być modelką, to powinnaś być w jakiejś agencji, tak przynajmniej ja uważam, mogę się mylić, pewnie są tu osoby, które działają w modelingu, które znają się na tym lepiej, mogą się wypowiedzieć bardzo, będę się cieszyła, jeżeli napiszą komentarz na ten temat, dlatego że pewnie są tutaj widzowie, których to interesuje, które potrzebują takiej porady, jak wkręcić się na modelkę. I ostatni temat, jaki poruszę a propos modelingu. Dlaczego nie idę do top model? No, w sumie to już odpowiedziałam, ale bardzo często takie pytanie pada. Mimo że już tłumaczyłam 100 razy na streamach, w komentarzach i tak dalej, nigdy nie powiedziałam tego na odcinku. Dlaczego nie idę do top model? Bo nie potrzebuję. Znaczy, ja nie chcę być modelką, więc ja nie widzę sensu iść do top model. To, że ktoś mi mówi, mamiko, ale jesteś ładna, idź do top model, mamiko, ale jesteś chuda, idź do top model. Ale ja na modelkę wybiegową jestem już naprawdę za stara. Mam 26 lat, zaczynanie w tym wieku jest już troszeczkę za późno. Dziewczyny bardzo często zaczynają w wieku 16-17 lat, kiedy wyjeżdżają na jakiś kontrakt, zostaną zauważone przez jakąś agencję, ale oczywiście musicie same próbować, czy tam sami, bo też modele są, nie tylko kobiety są modelkami, są też modele, którzy też nie wiedzą, są też osoby, które chciałyby być modelami, dlatego myślę, że znajdźcie odpowiednią stronę dla siebie, wrzućcie tam swoje zdjęcia, jakieś portfolio, nie nastawiajcie się od razu na nie wiadomo co, bo można się rozczarować, bo jest naprawdę duża konkurencja. Oczka się znowu liże, czyli to, co uwielbiacie. Jest naprawdę duża konkurencja, ale warto wierzyć w siebie, warto wierzyć w marzenia, warto nimi żyć. Ja też zawsze żyłam marzeniami i teraz sobie nagrywam odcinki na YouTube'a i mam z tego mega frajdę. Dlatego właśnie ostatnio nie było odcinku, bo powiem wam szczerze, że jak ja nie mam humoru, jak nie czuję, że to jest ten dzień, to ja po prostu nie nagrywam, nie chcę na siłę nagrywać, nie chcę, chcę przekazywać wam pozytywną energię, nie chcę wam odbierać energii, marudząc na odcinku, coś mi się nie układa, coś się dzieje i tak dalej. Wolę, żebyście słyszeli tylko to dobre. W tym odcinku w sumie jakoś nie było dużo pozytywnej energii, raczej tylko opowiadam, o co chodzi w modelingu, dlaczego nie jestem modelką albo dlaczego nią jestem. Ciężko w ogóle określić, czy można mnie nazwać modelką, czy nie. Ale jeśli chodzi o sesje zdjęciowe, to mega to lubię. Zawsze mogę się czegoś nauczyć. Po prostu, nie wiem, dla mnie to jest fajne. I później, kiedy widzę efekty końcowe, jestem zawsze zadowolona. Zresztą dzięki temu też na moim fanpage'u jest tyle profesjonalnych zdjęć. No. Myślę, że to jest ważne. Myślę, że to jest ważne, żeby robić to, co się lubi. Ja miałam taką pracę, że miałam czas na to, żeby jeździć na sesje zdjęciowe, żeby po prostu realizować swoje hobby. W sumie powiem wam szczerze, że gdyby nie to, że zaczęłam robić te sesje, oczywiście minęło mega dużo czasu od momentu, kiedy zaczęłam robić sesje do momentu, kiedy zaczynałam swój kanał. Oczka chyba chce się pokazać. Do momentu, kiedy zaczynałam swój kanał na YouTubie, to minęło mega dużo czasu. Ja zaczynałam kanał na YouTubie, jak już miałam z, nie wiem, 20 tysięcy polubień na fanpage'u, albo nawet 40 tysięcy polubień na fanpage'u. Miałam naprawdę duży fanpage, zaczynając na YouTubie. I powiem wam, że gdyby nie ten fanpage, pewnie też bym miała troszeczkę trudniej na YouTubie, a tak nie miałam aż tak trudno.
bo już miałam jakąś publiczność, tak? Te 40 tysięcy osób, to już było naprawdę dużo osób, czy tam 20 już, naprawdę teraz nie pamiętam. Ale wszystko małymi kroczkami. Ja wychodzę z założenia, że jeżeli ktoś ma jakieś marzenia, to powinien starać się je realizować, nie powinien się blokować mimo wszystkich przeciwności losu. Bardzo często jest tak, że też nie ma się wsparcia. Ja też nigdy nie miałam wsparcia, ja robiłam sesje zdjęciowe i właściwie miałam wsparcie jedynie od mojej koleżanki, właśnie Kingi, która też zajmowała się fotografią, którą też to jarało, która też po pracy chodziła robić zdjęcia i też nic z tego nie miała oprócz własnej satysfakcji. Tak samo ja chodziłam na sesje zdjęciowe, jeździłam na sesje zdjęciowe, wiecie, dopłacałam do interesu, kupowałam suknie, szykowałam te stylizacje, kombinowałam, umawiałam się z fotografami, tylko po to, żeby mieć satysfakcję, żeby się cieszyć, że robię to, co mnie cieszy, że mam zdjęcia takie, o jakich zawsze marzyłam. Robiłam to dla siebie. Później założyłam fanpage i te zdjęcia zaczęłam wrzucać i jeszcze jak widziałam odzew od osób, które mówiły: wow, ale fajne zdjęcie, wow, ale klimat. I no mega mi się to podobało, że to nie tylko mi się podoba i że to, że na przykład moim bliskim, później już moja siostra też zaakceptowała, to też mnie wspierała w tej kwestii, że mówiła: jak lubisz to, to rób to, dziewczyno, może to gdzieś tam kiedyś zaowocuje. No i faktycznie zaowocowało, ale na początku, mówię wam, byłam z tym sama i wszyscy tylko podcinali mi skrzydła, mówiąc: po co ty tracisz czas? Zabierz się za coś innego, w tym czasie możesz rozwijać swoją firmę. Wiecznie to słyszałam, bo ja wtedy prowadziłam firmę. Wiecznie to słyszałam, że mam się zająć rozwijaniem firmy, a nie rozwijaniem jakichś pasji swoich. I powiem wam, że dzisiaj nie żałuję, że wtedy zajęłam się tym, co ja lubię, a nie tym, co mi każą. Mimo że bardzo często się musiałam wykłócać o to, że to ja mam rację, że jeżeli ja chcę to robić, to będę robić, że nikt nie będzie mi mówił, co mam robić. I trochę się odwracałam przez to od niektórych ludzi. Ale dzisiaj dzięki temu mam was. Mogę powiedzieć, że też dzięki temu pośrednio, bo gdyby nie pozowanie przed aparatem, nie wiem, czy byłabym taka otwarta też w rozmowach do was, czy tam mówieniem do kamery. Dzisiaj jestem pod tym względem mega otwarta, nie wstydzę się kamery, nie wstydzę się ludzi. To znaczy, jeśli chodzi o eventy, to ja się czuję mega komfortowo wśród moich widzów, którzy sprawiają wrażenie, że mnie znają. Ja co niektórych też znam tam z ników czy coś, ale no wiadomo, nie znam ich tak dobrze jak oni mnie, bo ja tutaj jednak czasami coś o sobie opowiadam, tak jak teraz. No, jeśli chodzi o prywatne relacje, to jestem troszeczkę trudniejsza, bo boję się ufać ludziom, a to jest ważne w relacjach takich osobistych, w przyjaźniach, w jakichś znajomościach. To jest mega ważne. Tym jeszcze nie jestem tak otwarta, ale mam nadzieję, że będę jakoś przeskakiwała swoje lęki z każdym dniem. I tego wam też życzę. Dobra, dzięki za oglądanie tego odcinka, zapraszam was do kolejnego. Mam nadzieję, że będzie bardzo szybko, że już nie będę miała jakichś humorków i nastrojów złych. Jeżeli podobał wam się odcinek, to zostawcie łapkę w górę, a jeżeli nie, to w dół. No i wszystkiego dobrego. To na razie, pa!